Cześć, witam wszystkich w kolejnej odsłonie Zapytaj Trenera i od razu przechodzę do czytania kolejnych pytań. Kopek 1. Cześć Michał, chciałbym się spytać, czy można połączyć kreatynę z białkiem? Czy będą jakieś efekty uboczne? Co sądzisz o takim połączeniu? Pozdrawiam. Na pewno chodzi Ci tutaj o połączenie kreatyny z białkiem w jednym szejku i od razu Ci odpowiem, że nie będzie żadnych efektów ubocznych i takie połączenie jest jak najbardziej słuszne. Czytając składy różnych odżywek, nie tylko producentów tutaj z Polski czy z Europy, jak również ze Stanów, coraz częściej można zauważyć, że takie komponenty potreningowe, takie pełne staki potreningowe zawierają węglowodany, białka, kreatyny i jeszcze całą masę innych rzeczy, które mają wspomóc naszą regenerację po treningu. I jak już wspomniałem, właśnie w takim kompletnym staku potreningowym jest białko z różnymi formami kreatyny. I tam w niczym to nie przeszkadza, żeby przyjmować kreatynę razem z białkiem. Czytając etykiety oddzielnie każdego z tych suplementów, przede wszystkim kreatyny, często można się spotkać z tym, aby kreatynę przyjmować na pusty żołądek. I wtedy właśnie pojawia się taka zagadka, czy można ją łączyć z białkiem, czy nie można. Dla mnie odpowiedź jest prosta. Jeżeli po treningu nasz organizm jest tak naprawdę wypuszczony, bo zrobiliśmy ciężki trening i to okno anaboliczne jest otwarte, to wszystkie substancje odżywcze i składniki odżywcze będą bardzo szybko syntezowane w naszym organizmie i wykorzystywane jako albo budulec, albo odnowienie energii, albo właśnie uzupełnienie energii. Także ja proponuję tutaj jak najbardziej połączyć tą kreatynę z białkiem i na pewno nie będzie żadnych efektów ubocznych i myślę, że to jest naprawdę dobre połączenie. Kolejne pytanie zadał nam paragraf. Cześć Michał, mam ważne pytanie. Otóż mam problem z trawieniem porannych posiłków. Mówiąc potocznie, mój żołądek budzi się później niż ja. Po zjedzeniu owsianki zazwyczaj mam dolegliwości żołądkowe, to jest biegunka. Leczyłem się u gastrologa i ogólnie nie narzekam poza porannymi problemami. Co polecasz jako wartościowy posiłek i do tego bardzo łagodny dla żołądka? Wiele osób właśnie zadaje mi pytanie, co rano zjeść, bo po tradycyjnych płatkach owsianych po prostu no, bardzo szybko udają się do toalety i mają rewolucje żołądkowe. Po prostu zrezygnujcie z płatków owsianych. Mówi się, że płatki owsiane są neutralne dla organizmu. No niestety nie są neutralne dla organizmu, ponieważ zawierają gluten, zawierają również inne substancje, które mogą uczulać i tak naprawdę jest wiele organizmów, które nie toleruje właśnie owsa jako element diety i uważam, że w takim wypadku należałoby zupełnie wyeliminować owsiankę z swojej diety. Ja na przykład bardzo źle reaguję na makarony i tak naprawdę ostatni raz makaron jadłem, nie pamiętam, prawdopodobnie okazjonalnie z 2-3 miesiące temu i była to też jedna porcja, bo byłem gdzieś tam u znajomych na spaghetti, także to, co Wam nie służy, po prostu wyeliminujcie ze swojej diety, nie męczcie się. Jeżeli czytacie na wszelkich blogach czy na wszelkich forach internetowych, że wszyscy rano jak jeden mąż jedzą omleta z białek jaj z dodatkiem płatków owsianych albo jedzą właśnie jajecznicę z płatkami owsianymi, nie powielajcie tego, jeżeli Wam to nie służy. Są organizmy, które na przykład tolerują bardzo duże ilości białka, tak jak ja. Jest wiele organizmów, które bardzo źle reaguje na węglowodany. Jest bardzo wiele organizmów, które na przykład nie tolerują praktycznie w ogóle w swojej diecie tłuszczu. To nie męczcie się. Uważam, że wszystko należy dobrać odpowiednio pod swój organizm. Nie należy powielać diet kulturystów, nie należy się wzorować w 100% na ich treningach, z tego względu, że każdy organizm jest inny. Dlatego tutaj, jeżeli miałbym Tobie coś polecić, to spróbuj sobie na początek zjeść rano na przykład zwykły ryż z kurczakiem. Podam tutaj za przykład Roberta Piotrkowicza, który bardzo nie lubi jajek, źle toleruje jajka i na przykład on od samego rana dzień zaczyna właśnie od mięsa i uważam, że jest to jak najbardziej słuszne, ponieważ no, nie należy męczyć swojego organizmu. Wtedy wiadomo, że organizm nie funkcjonuje tak, jak powinien, a aby
wszystkie jakby reakcje w organizmie, czy różne właściwe procesy zachodziły prawidłowo, nasz organizm nie powinien się męczyć, czyli powinniśmy go odżywiać tym, co dobrze znosi i dobrze toleruje. Także tutaj Tobie polecam spróbowanie właśnie rozpoczęcia dnia od porcji jakiegoś mięsa czy chudej ryby i właśnie, nie wiem, albo ryżu, albo na przykład makaronu, jeżeli dobrze tolerujesz. Możesz też spróbować od bardzo dobrze tolerowanej przez większość organizmów, na przykład kaszy jaglanej. Kasza jaglana niezwykle dobrze rozgrzewa właśnie żołądek i usprawnia procesy metaboliczne, także również można spróbować. Kolejne pytanie jest na następnej stronie. Już właśnie przechodzę i czytam pytanie od Zbigniewuś. Cześć Michał. Cześć Michał, mam pytanie odnośnie stosowania diety według grupy krwi. Mam grupę 0, tak jak ty, czyli dla mięsożerców. Problem jest z tym, iż dla naszej grupy krwi zabronione jest stosowanie serwatki, czyli praktycznie gainery odpadają i należałoby stosować jedynie białko wołowe i albuminy jaj, co oczywiście jest bardzo drogie. Jeśli chodzi o białko wołowe, to znalazłem tylko dwa suplementy. Musclemetsa Carnivore i Dematiza Elite Primal. Czy to dobre rozwiązanie? Drugie pytanie to, jak sobie radzić z tym, iż dla naszej grupy krwi zabronione są ziemniaki? Pozdrawiam. Zgadza się, mam grupę krwi 0 i jestem właśnie wyznawcą, że stosowanie diety zgodnej z grupą krwi na pewno ułatwia nam osiągnięcie pożądanej sylwetki. Należy jednak pamiętać, że jeżeli od urodzenia na przykład w domu były pewne nawyki żywieniowe i rodzice żywili nas od małego określonymi produktami, to nasz organizm ewoluował i przez na przykład 26 lat przyzwyczaił się do niektórych produktów. Również tutaj chciałbym dodać, że dieta zgodna z grupą krwi jest jak najbardziej słuszna, ale nie można jej stosować w 100%, z tego względu, że naukowcy, którzy zajmują się właśnie badaniami nad stosowaniem diety zgodnej z grupą krwi, cały czas testują nowe produkty i jeśli wychodzi jakaś nowa książka czy aktualizacja danej książki, to możecie zobaczyć, jeśli się tym interesujecie i czytacie tą literaturę, to właśnie łatwo zauważyć, że niektóre produkty, które na przykład w 2000 roku w wydaniu książki były na przykład zabronione do danej grupy krwi, teraz po 12 latach są na przykład korzystne bądź neutralne. Także mówię, to jest cały czas jeszcze w kwestii badań. No, ja wiem jedno, że osoby z grupą krwi 0, konkretnie tutaj mam na myśli swoją osobę, bardzo źle toleruje przetwory białkowe, aczkolwiek pozwalam sobie od czasu do czasu na twaróg, bo mam po prostu bardzo dużą ochotę i czuję, że potrzebuję zjeść sobie troszkę twarogu, ale jest to jedna kostka raz na 2-3 miesiące. Jeśli chodzi o stosowanie serwatki w mojej diecie, to ja serwatkę stosuję codziennie bezpośrednio po treningu. Jest to czysty izolat. Jeżeli wybiorę jakiekolwiek inne białko, gdzie jest na przykład mieszanka białek, jakiś koncentrat, a nie jest to właśnie czysty izolat, to mam problemy żołądkowe. I różne mieszaniny białek właśnie bardzo źle toleruję. Myślę, że przez wiele lat treningów i przez to, że właśnie tych odżywek jednak kiedyś piłem znacznie więcej, no mój organizm też w jakimś stopniu przyzwyczaił się do tolerowania serwatki i w tej chwili no nie mam większych problemów właśnie z przyswajaniem czystego izolatu. Tutaj napisałeś, że są białka wołowe. Oczywiście, że są białka wołowe. Ale mówię, no nie dajmy się zwariować, nie można w 100% stosować tych diet, bo mówię, to jest wszystko jeszcze w toku badań i musisz testować. Jeśli na przykład po wypiciu serwatki nie masz nadmiernie wydętego brzucha, nie masz biegunek, nie boli cię nic, nie masz odbijania, to uważam, że jak najbardziej można stosować serwatkę bez żadnych problemów. Co do ziemniaków, stosuję ziemniaki, są to co prawda nie takie zwykłe, tradycyjne ziemniaki, są to bataty, słodkie ziemniaki,
No niestety są one troszkę droższe, ale są niezwykle przydatne dla naszych organizmów i to nie tylko dla osób z grupą krwi zero, bo tak naprawdę ziemniak to jest warzywo i muszę Wam powiedzieć, że ziemniaki są bardzo dobrze alkaliczne, czyli bardzo dobrze odkwaszają organizmy. Osoby z grupą krwi zero właśnie są niezwykle narażone na zakwaszenie z tego względu, że muszą przyjmować dużą ilość protein. No a jak wszyscy wiemy, niestety proteiny mocno zakwaszają właśnie nasz organizm i żeby zapobiec zakwaszeniu, ziemniaki właśnie te słodkie są bardzo dobrym uzupełnieniem diety. Zbigniewuś, witam. Jakie jest Twoje zdanie na temat używania prohormonów? Pozdrawiam. Nie jestem w ogóle zwolennikiem stosowania prohormonów z tego względu, że uważam, że tak naprawdę to jest po prostu inna forma sterydów, czyli czegoś, co no niestety nie jest jakby korzystne dla organizmu. Wiadomo, na jakiej zasadzie działają sterydy, anaboliki. Nie będę się tutaj wypowiadał właśnie na temat stosowania czy używania tego typu substancji. Mówię, ja nie jestem za tym i na pewno są inne alternatywne drogi do tego, a jeśli chodzi o inne substancje zakazane, to na pewno powstanie program, gdzie będziemy mogli sobie poopowiadać właśnie o stosowaniu, o używaniu różnego rodzaju środków, które no w tej chwili nie są dozwolone. Waldemar Z. Co sądzisz o trisetach lub gigant setach na masie? Oczywiście nie ciągle, ale okresowo. Uważam, że każdy rodzaj treningu, który prowadzi do rozbudowywania naszej sylwetki, czy do kształtowania naszej sylwetki, do osiągnięcia celu zamierzonego, jest jak najbardziej właściwy. I nieważne, czy są to trisety, gigant sety, czy nie wiem, jakiś trening FST7, czy jeszcze jakieś inne metody treningowe. Uważam, że jeśli są to okresowe treningi, to jak najbardziej powinno się stosować właśnie modyfikacje, z tego względu, że organizm no szybko przyzwyczaja się do rutyny, do takich stałych rozpisek, do stałego zakresu powtórzeń, przerw między seriami ćwiczeń i należałoby właśnie co jakiś czas okresowo szykować ten nasz organizm. Trisety, gigant sety, jest to wszystko to, co podnosi intensywność naszego treningu, a co za tym idzie, no właśnie dzięki temu możemy właśnie osiągać coraz lepsze wyniki, możemy rozwijać się, patrzeć, jak reaguje nasz organizm, a przede wszystkim w inny sposób stymulować nasze mięśnie do wzrostu. Także jestem jak najbardziej za tym, żeby na masie również stosować różnego rodzaju właśnie trening taki uzupełniający. Ist Sidas. Witam. Od jakiegoś czasu nie wolno używać bronzerów i trzeba odpowiednio przygotować skórę przed wyjściem na scenie. Moje pytanie dotyczy tego, czym przykryć tatuaż, czy używasz jakiegoś środka oprócz protan lub jantan. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Jak widzicie, troszkę nam się narobiło zaległości. Jest to mail z 24 grudnia 2011 roku. Dziękuję bardzo za życzenia. I od razu odpowiadam na Twoje pytanie. Mam akurat taką skórę, że bardzo dobrze pochłania wszelkiego rodzaju właśnie bronzery i nie miałem nigdy większego problemu z tym, żeby jakoś specjalnie zakrywać moje tatuaże. Aczkolwiek od kiedy nie wolno stosować tradycyjnych bronzerów, tych Dreamtanów, no jest to jakiś problem. I nie ukrywam, że po prostu nakładam trochę większą warstwę tego Jantana Ultra One, bo takiego używam. A moją skórę przygotowuję do tego w ten sposób, że na około tydzień przed zawodami po prostu przestaję używać różnego rodzaju balsamy. Zwiększam częstotliwość wizyt na solarium, aby jak najbardziej wysuszyć moją skórę.
i praktycznie codziennie rano i wieczorem stosuję bardzo gruby i mocny peeling, żeby, mówię, jak najlepiej tą skórę odtłuścić i przygotować ją właśnie do nakładania bronzera. Jeżeli mam start w sobotę, bronzer nakładam pierwszą warstwę w piątek rano, później delikatnie się zmywam samą wodą, smaruję bardzo grubą warstwę piątek na noc, w sobotę również się zmywam, rano w sobotę znowu smaruję się dosyć grubo i potem już są tylko delikatne poprawki i no dzięki temu taki uzyskuję dosyć mocny brąz, aczkolwiek no niestety nie jest ten bronzer na tyle dobrze kryjący, żeby tych tatuaży nie było widać, jak było to w przypadku Dream Tana. To tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałbym jeszcze powrócić tutaj do odpowiedzi na pytanie zadane przez kolegę na temat prohormonów. Nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli, że uciekam od odpowiedzi na temat dopingu, ale chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz, że te programy są oglądane przez również młodych adeptów kulturystyki, którzy bardzo często bardzo źle odczytują to, co mówi się właśnie na temat dopingu w tym sporcie i później sytuacje są tego typu, jak spotykam często się na siłowniach, że no, młodzi chłopcy w wieku 16 lat już zaczynają stosować sterydy i to, w jaki sposób rozmawiają o nich i mówią o dawkach, po prostu mnie przeraża, dlatego nie chciałbym, żebyście mnie tutaj, mówię, krytykowali za to, że nie chcę udzielić jakiejś tam odpowiedzi, bo mówię, no jest to program taki, a nie inny, chciałbym, żeby tutaj z tego mogli czerpać wszyscy wiedzę, a temat odnośnie substancji anabolicznych, dopingu i całej reszty na pewno również się pojawi i wtedy będziemy mogli sobie tam omawiać właśnie różne aspekty stosowania dopingu w sportach, nie tylko w kulturystyce, ale również i w sportach siłowych, w sportach walki. Także dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym odcinku.